Dzień dobry, jest sobota, byłam rano na siłowni i później na zakupach spożywczych. Wykąpałam się, jest już jakoś 11. Teraz planuję trochę posprzątać tutaj w kuchni. Chcę umyć całą lodówkę i poukładać tak ładnie wszystkie rzeczy, bo zrobiłam dosyć duże zakupy. Zaczynam od kawy. Kupiłam w Trader Joe's nowe mleko roślinne. Wydaje mi się, że dopiero co weszło. To jest Almond Cashew Macadamia Nut. Czyli migdały, orzechy nerkowca i orzechy makadamia. Jestem mega ciekawa. Uwielbiam orzechy makadamia, ale są tak drogie. Jeszcze muszę przetestować to jedno mleko takie lawendowe. Widzę je za każdym razem, ale jeszcze nie kupiłam. Są wyczuwalne wszystkie trzy. Jak się tak skupię i pomyślę? Okej. Okay. Nice. To jest przypomnienie, że jak coś widzi się na twarzy, to żeby tego nie dotykać, bo jest tylko gorzej. Miałam pod skórą jakieś takie, coś zauważyłam i zaczęłam i... Posprzątam zakupy, później siadam do matematyki, ponieważ rano mam najwięcej motywacji, chce mi się, zrobię to, będę miała za sobą. A o 18:00 jadę z Eriką do Santa Monica, zostałyśmy zaproszone i idziemy do jakiejś restauracji na włoskie jedzenie, więc się cieszę, będziemy miały taki dinner night out. Ale najpierw zabieram się za sprzątanie lodówki, uwielbiam to robić, więc... Tak wygląda przed. Mamy lodówkę podzieloną na pół. To jest moja strona, to jest od Eriki. Muszę tutaj właśnie posprzątać, a później może tu zrobię jeszcze porządek w szafce, żeby wszystko było pięknie. Posprzątałam wszystko, więc robimy tour. Tu mam wszystkie owoce. Tu jest moja cała półka. Mam jakieś daktyle, granole, orzechy, chia, pistacje, odżywkę białkową, tahini, miód. Mam dwie czekolady. Jedna jest ciemna, a druga jest Erwan. Orzechy laskowe, kakao. Tu mam jakieś pieczywo, granola, makaron, makarony ryżowe. A tutaj mam zapas jakichś wszystkich rzeczy dodatkowych. Tutaj na dół dałam wszystkie warzywa, jakieś pomidory. Mam nabiał i białko. Czyli jakiś tempeh, tofu, jogurty, sery. U góry dałam rzeczy, które zostały, czyli ogórki, oliwki, pesto, jakiś hummus. Więc nie ukrywam też, że ten vlogmas to jest trochę takie odliczanie do mojego egzaminu z matematyki i trochę mnie pociąga do takiej odpowiedzialności tego regularnego uczenia się i pójścia z tym moim grafikiem. Wczoraj mi się udało, powtórzyłam sobie cały dzień piąty. To były kąty w trójkątach 30-60, później 45. Miałam też dużo notatek zrobionych, więc sobie to wszystko powtórzyłam. Dzisiaj robimy 7.1 do 7.5. Czyli double angle, half angle and product sum formulas, more trigonometric equations. Okej, okay, więc to robimy. I jeżeli może ty masz coś do zrobienia, typu do nauki, to nie przerywaj tego filmu. Cokolwiek teraz robisz, jeżeli oglądasz go na telefonie, idź z telefonem, zaparzyć sobie herbatę, albo idź sobie do biurka, usiądź i posprzątaj swoje biurko, tak żeby było okej, okay, żebyś się... czuła dobrze, siedząc przy nim i otwórz po prostu zadanie domowe albo jeżeli masz coś, co odkładasz. Uczymy się razem, jesteśmy w tym razem, za chwilę będą święta i będzie koniec semestru i trochę odpoczynku, ale czasami potrzebujemy jakiejś takiej motywacji i co jest najtrudniejsze, to po prostu, żeby zacząć. Bo zawsze się tak prokrastynuje, odkłada, że a później. Najciężej jest zacząć właśnie, dlatego siedzimy razem, mam moją rozpiskę, co robię. Zajmie mi to pewnie 3-4 godziny. Dam radę, nie jest tego aż tak dużo. Powtórzę, będę z siebie mega dumna. I puszczę sobie może świąteczną muzykę w tle. Thank you.
Hej, jest już 15:30 i będę robiła obiad i chcę przetestować nowy przepis na takie glazed tofu. Nie wiem jak go pisać, więc pokażę. Nauka mi idzie całkiem spoko, ale jestem tak zmęczona. Zrobiłam już 2 działy. Robię po prostu notatki i oglądam filmiki na YouTubie, które profesor zawsze pod tematem zostawia. Ale jeszcze tego trochę jest. Mam tutaj połówkę bloku tofu i przekroję go na pół. I teraz każdą część trzeba zrobić taką kratkę. Chodzi o coś takiego, żeby nie kroić do końca. Robię od razu 2, będę miała na 2 obiady. Dałam na patelnię oliwę, sos sojowy, paprykę, paprykę wędzoną i na wolnym ogniu niech to się, jakby żeby to tofu w środku też nabrało smaku. A w międzyczasie zrobię tą taki glaze, który dodam na sam koniec, żeby było takie sticky, błyszczące. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze mam tak, że nie jest mi szkoda czasu na gotowanie. Że jakby to jest taka moja pasja i tak to lubię robić, że codziennie jakby spędzam trochę czasu na gotowaniu. Wracamy do robienia sosu. Widziałam w przepisie, że dziewczyna używała zwykłego cukru, więc można zwykły cukier, można miód, można syrop klonowy, a ja akurat kupiłam cukier kokosowy, więc użyję go. On ma też mega fajny aromat. Z 2 łyżki. Nie wypowiem nazwy tego sosu, bo nie mam pojęcia jak się to wypowiada. Dodam też 2 łyżki, trochę wody, trochę musztardy, tak z 1 łyżeczkę i czosnek. Dodam tu tylko jeszcze więcej papryki wędzonej. Wszystko można robić na oko w kuchni, to jest najlepsze. Dodałam więcej wody, więc on jest taki wodnisty, ale to okej, bo cukier się skarmelizuje. Teraz gotowe tofu odkładam na deskę. W sumie to mogłam nie dodawać tego czosnku, bo będą takie duże kawałki. Albo najlepiej przecisnąć przez to coś takie, przez praskę, albo potrzeć. Jak tylko to jest podgrzane, to dodaję tofu. Może obrócę je od razu na drugą stronę, żeby ten sos tak wszedł w tą kratkę. To było mega szybkie i łatwe do zrobienia. Okej, tu mam sałatkę, jarmuż, szpinak, czerwona kapusta, ogórek, pomidor. Na górę dam dressing, green goddess dressing. On jest z awokado, bazylią, czosnkiem i już stoi mi tydzień w lodówce. Ale wydaje mi się, że jest dobry. A później się dziwię, dlaczego mam zatrucie pokarmowe. Ale ja nienawidzę marnować jedzenia. I mam to od zawsze, że po prostu nienawidzę. Nie lubię wyrzucać, marnować. Dlatego na przykład mam tyle rzeczy zamrożonych w zamrażalniku. Typu jakąś pitę, chleb. Cokolwiek wiem, że za parę dni może się zepsuć, to od razu wkładam to do zamrażalnika. Znalazłam też w Trader Joe's English Muffins. To jest takie pieczywo. Chcę sobie zrobić taką kanapkę śniadaniową. A la McMuffin. A, i zapomniałam, wcześniej zrobiłam brokuły ze sosem tahini z piekarnika. Dałam na pieczywo pesto bazyliowe, trochę chili flakes. Wow, to tofu? Halo? Wygląda przepięknie. Jakbym miała przygotować coś osobie, która lubi mięso, albo musi mieć mięso zawsze do obiadu, to bym zrobiła to. Nie mam słów. Zjem i poczytam książkę. Czytam I Fell in Love with Hope. To była książka viralowa albo trending na TikToku, bo szukałam sobie nowych książek i uznałam, że o, wpiszę na TikToku jakoś, nie wiem, books recommendations i wyskoczyła ta i jest całkiem, nie wiem czy smutna, ponoć wszyscy na niej płaczą, ale ogólnie to jest książka o grupie właśnie osób w szpitalu, którzy są bardzo chorzy. Against the unforgiving landscape of a hospital, I broke the one rule dying people must always follow. I fell in love. That's what made it all more soul-crushing when he committed suicide in front of me.
Więc jest to trochę trudniejsza książka, ale ja lubię. Ja potrzebuję. Skończyłam. Nie robię wszystkich przykładów, ponieważ gdybym robiła, to spędziłabym na tym 5 godzin, tylko robię to tak, żeby w jeden dzień zrobić to, co zrobiłam. Wtedy jestem mega zadowolona. Zrobiłam sobie herbatę, ale nie wiem, jest 18 i jestem już taka śpiąca. Ale w międzyczasie też przyszły do mnie paczki z Amazonu, co zamawiałam na Black Friday, więc znowu mogę pokazać. Pierwsza rzecz, którą kupiłam przez TikToka, to jest takie malutkie oświetlenie, które się przyczepia do telefonu i uważam, że to jest najlepszy wynalazek, jaki powstał. Dla osób, które tworzą content, nagrywają jakby, albo nawet do robienia zdjęć na Instagramie gdzieś, czy w domu. Tu jest ten uchwyt i można tutaj dostosowywać moc. Zamontuję na telefon. Okej, to jest najmocniejsza moc. Nie mogę na siebie patrzeć, ale odkąd się tutaj właśnie robi od godziny 16 ciemno. Dziewczyna na TikToku właśnie pokazywała, że do robienia zdjęć zawsze to zabiera ze sobą. Ty jesteś taka wyraźna, a tło jest takie bardziej szare jakby. No i nie wiem, jest to przenośne, mieści się do kieszeni, do torebki. I do mnie to jest zbawienne do nagrywania w samochodzie, w nocy, czy cokolwiek, żeby się doświetlić. I zapłaciłam za to $15. Mogę zostawić linka. Nie wiem, czy Amazon jest taki sam tutaj, co w Polsce, ale wydaje mi się, że na pewno w Polsce też to będzie. Ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. Zawsze myślałam, że trzeba kupować takie ogromne lightboxy. Jestem ciekawa, ile bateria będzie wytrzymywać, ale to jest świetna rzecz do posiadania. A tu jest druga paczka. Jest to mikrofon. Miałam taki sam w Warszawie, ale go zostawiłam. Jest to Blue Yeti, czy do voiceoverów. Ja też planuję bardziej rozwijać się swoim contentem i uwielbiam visual storytelling i uwielbiam narrację w filmach. Dlatego chciałabym też się nauczyć, poduczyć i wiadomo, że rozwinąć z moim contentem. Też studiuję kinematografię. Dlatego w przyszłości chcę tworzyć short movies. Więc to było na tyle z paczek. Ja teraz będę się zbierała i na 8 idziemy na kolację do Santa Monica.